Ale, profesorze, zaliczyłam wszystkie symulacje śpiewająco. Wiem, ale twoje moce nadal nie zostały przetestowane. Tylko dlatego, że miałaś szczęście podczas symulacji. Jakie szczęście? O czym nie w ogóle mówisz? Dziewczynki, ja już podjąłem decyzję. To dla twojego dobra, Bombko. Na razie musisz mi zaufać. Ale, profesorze... Telefon alarmowy! Jazda, siostry! Lecimy! O, jej... Nie szkodzi, kochane. Będę w swoim pokoju. Nigdzie się nie ruszę. Dlaczego to nagle jest jej pokój? Mimi, 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 mimi. Tak, wiem. Zatopiłeś moją krówkę. Wybacz mi. Zastanawiam się, dlaczego profesor nie pozwala mi walczyć. Mimi, 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 mimi. Co? Nic z tego nie rozumiem. Mów swoim normalnym głosem. Powiedziałem, nie rozumiem, dlaczego nie pozwala ci walczyć. Od dłuższego czasu obserwuję, jak używasz mocy. No właśnie! Może ty porozmawiasz z profesorem i przekonasz go, że mogę walczyć. Jestem nieśmiały, a poza tym go nie lubię. Bombko, nie możesz robić tego. Bombko, nie możesz robić tamtego. Bla, 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 bla. Śmieszne. To jak dotąd najlepszy kształt, jaki przybrałeś. On chce, żebyś go posłuchała. Ale sam nie chce słuchać ciebie. A twoje siostry atomówki też nie bardzo trzymają twoją stronę. Ale ja sama jestem atomówką. Aby na pewno? Co to niby? Hej, Bombko! Mów, co tam? Porabiasz? O, Rety! Widziałaś, jak wysłałam komandosa chomika w kosmos? Ja przemieniłam się w kangura i kopnęłam najmocniej, jak umiałam! Ktoś dzisiaj dostanie złotą gwiazdkę i oczywiście będę to ja. Za dobre dowodzenie. Piąteczka, siostry! Ha! Przykro nam, że nie poszłaś z nami. Brakowało nam ciebie. Przyniosłyśmy ci ogórka z biura pana burmistrza. Możesz go jej dać, brawurko? Jasne. Nie przejmuj się profesorem, po prostu bardzo się martwi. Do obiadu mu przejdzie, zawsze przechodzi. Cóż, myliłam się. Bombasiu, przy stole nie używamy mocy, jasne? Hej, może Bombka poszłaby z nami do szkoły w poniedziałek? Lepiej, żeby na razie uczyła się w domu. Do czasu, aż zapanujemy nad jej mocami. Może uczyć się z koła dźwięków. A kogut mówi... Nie mogę używać mocy, ani chodzić do szkoły! Na nic mi nie pozwalasz, co? Młoda damo, dość tych wygłupów! Ja biorę jej deser! Profesor chyba nigdy mnie nie zrozumie! Masz rację. Właśnie to miałem na myśli. Nigdy nie zrozumie tego, jak bardzo potężna możesz być. Ale oni... Bombko, wszystko w porządku? Chwila, z kim rozmawiałaś? Ze sobą. No wiecie, takie nastoletnie sprawy. Jasne, wszystko rozumiem. Też raz byłam nastolatką. Chciałabym przekonać profesora, że już możesz z nami zwalczać zło. Czekaj, mam pewien pomysł. Znamy jakiegoś czarodzieja? Nie, bajko. O, w takim razie nie mam pomysłu. O co chodzi, panie burmistrzu? Komandos Chomik powrócił? Siostry, musimy go powstrzymać! Komandos Chomik? Twardy orzech do zgryzienia! Bajko, załapałaś żart? Jasne! Nie. Cóż, życzę miłego ratowania świata. Wiesz co, Bombko? Gdyby profesor zobaczył cię w akcji, na pewno pozwoliłby ci z nami walczyć. Brawurko! Profesor powiedział, że Bombka nie jest gotowa. Chociaż w sumie trening zaliczyłaś śpiewająco, więc wystarczy, że pokażesz profesorowi, co potrafisz.